Pamięta Pani ten czas, kiedy została Pani mamą? Bo um, to jednak było dość. Wczesne macierzyństwo? Tak, bardzo wczesne. Także byłam nastolatką. Natomiast e, zaraz po urodzeniu w połogu zdawałam e, maturę. Bardzo dobrze zdałam. E, potem kolejny miesiąc, no to zdawałam na, na uczelnię. E, miałam pierwsze wyniki. E, mimo, że to był trudny czas Ja a ja nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że jak ja już uh, byłam w ciąży no to to był czas solidarności. Pomyślałam sobie no to trzeba po prostu też pójść do pracy i to były też takie czasy, że nie można było chodzić no, do normalnej szkoły, tylko musiałam się przenieść do wieczorowej uh, no, i, i normalnie 8 godzin pracowałam w tym liceum. Kończyłam pracę o 15.00. biegłam do szkoły na 16:00, Wracałam późnym wieczorem, jeździłam tramwajami i to jeden tramwaj, to, to po prostu to był horror. Wstawiałam gdzieś, nie wiem, o czwartej, szłam na tramwaj, po, oczywiście jadłam, przygotowywałam się do pracy, a potem przesiadka na drugi tramwaj do szpitala, a tam pracowałam, potem biegłam do szkoły, wracałam wieczorem, uczyłam się, padałam na nos, musiałam jeszcze posprzątać, musiałam zrobić jakieś zakupy, no byłam mężatką, prawda, a brzuszek rósł i potem na zajutrz dokładnie to samo, w nocy się gdzieś tam uczyłam, padałam na nos, wstawałam przed świtem i to wszystko po prostu tak wyglądało, no i i, i plus ten, no, dlatego mogłam w porodzie spokojnie zdawać egzaminy. Ktoś jest tak zahartowany. A z jakimi opiniami się pani spotkała, gdy ta wieść o ciąży e, się rozniosła, gdy, gdy tutaj na przykład otoczenie dowiedziało się, że w tak młodym wieku zostanie pani mamą? Hmm, nauczycielka matematyki powiedziała, no bo ja odeszłam z tej szkoły, Zapytała e, dziewczyny w klasie: Kto wam teraz napisze maturę? <laughs> ja bardzo lubiłam matematykę. Już w drugiej klasie napisałam maturę w ciągu 45 minut na bardzo dobry, e, jak nauczycielka przyniosła e, pracę. Także e, rzeczywiście lubiłam się uczyć. Także no, tak to wyglądało. Pani Ireno, teraz chciałam poruszyć temat już nie macierzyństwa, a relacji pani z pani córką, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że wy wspólnie pracujecie, prowadzicie firmę i zastanawia mnie, jak to wygląda od środka. Muszę panią zmartwić bardzo dobrze. Dominika jest odważna, bardzo odważna i zdolna. Kiedy była taka sytuacja, kiedy ja potrzebowałam kotrenera do prowadzenia zajęć, to ja mówię: Dominika, no, będziesz moim trenerem. Przeszkoliłam ją oczywiście jak najbardziej, ale ona i tak była przygotowana do tego zawodu, ponieważ po pierwsze, ona skończyła też tak. Taką prywatną szkołę aktorską, a, czyli miała predyspozycję do wystąpień publicznych. A po drugie, ona się wychowywała niestety pod moimi skrzydłami, także ona dostawała po prostu od razu, na co dzień, w każdej chwili a, feedback, jak to się pięknie nazywa, czyli wskazówki, jak się właściwie zachowywać. Jeżeli było coś nie tak, no to była korygowana. Także ona doskonale wiedziała, poza tym ona też podobnie jak ja, bardzo lubi czytać, także bardzo lubi się rozwijać, także ona tę wiedzę posiadała dogłębną. Także przełożenie tego potem na, na a, szkolenia nie było wcale trudne, ale i tak, i tak, ja jestem dosyć ostrym wykładowcą i, i Dominika po prostu chłonęła jak gąbka. Także fantastycznie ona jest oceniana jako a, wybitny trener, jak mi było czytać też, jak są jakieś wpisy uczestników, prawda, że doskonała trenerka, fantastyczna atmosfera, fantastyczne przygotowanie merytoryczne. No to wszystko jest. No, ja nie znam drugiego takiego trenera jak Dominika.